Witam Państwa na trzecim wykładzie z przedmiotu Kultura społeczeństwa informacyjnego. Tym razem chciałbym parę słów powiedzieć o społeczeństwie sieciowym. Na wykładzie numer 2 mówiłem o społeczeństwie informacyjnym, argumentując, że jest to nowy typ społeczeństwa, który ukonstytuował się w ramach informacjonalizmu, w ramach kultury informacjonalizmu. Może więc dziwić stwierdzenie, że istnieje jeszcze kolejny, inny typ społeczeństwa, a mianowicie społeczeństwo sieciowe. Otóż w rzeczywistości sprawa przedstawia się bardziej skomplikowanie. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo informacyjne oczywiście nie znika i nie zostaje zastąpione w taki prosty sposób przez społeczeństwo sieciowe. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia przynajmniej społeczeństwo informacyjne ewoluuje w kierunku społeczeństwa sieciowego, lecz z drugiej strony społeczeństwo sieciowe można uważać za pewną część czy za pewien specyficzny rodzaj społeczeństwa informacyjnego. Otóż wszystko bierze się z tego, że społeczeństwo sieciowe również zajmuje się tworzeniem, przetwarzaniem i komunikowaniem informacji. Natomiast to, że my mimo tego wyróżniamy społeczeństwo sieciowe i staramy się pokazać pewne jego inne właściwości, wynika po prostu z tego, że w informacjonalizmie na pewnym etapie jego rozwoju pojawia się nowy element, czyli internet. Mówiąc jeszcze inaczej, sieć. I to powoduje, że ludzie zaczynają po prostu korzystać z tej sieci i wykorzystywać tą sieć do swoich różnych celów. Co, jak powiedziałem przed chwilą, wcale nie unieważnia tej głównej cechy, czy jednej z głównych cech społeczeństw żyjących w informacjonalizmie, a mianowicie to, że one zajmują się w dalszym ciągu informacjami, wytwarzaniem i przetwarzaniem różnych form informacji. Tak więc, chcąc wprowadzić tutaj w tej terminologii pewien ład, pewien porządek, powiemy w ten sposób, że społeczeństwo sieciowe stanowi wyraz pewnej ewolucji społeczeństwa informacyjnego, ewolucji, która polega po prostu na tym, że w pewnym momencie ludzie większą część swojej aktywności przenoszą do sieci, ale w ramach tej sieci, w ramach internetu, w dalszym ciągu zajmują się wytwarzaniem informacji. Internet, jak wiadomo, zaczął się upowszechniać w latach 90. XX wieku, a więc już w tym okresie, kiedy można mówić o ukonstytuowaniu się informacjonalizmu, o istnieniu społeczeństwa informacyjnego. I teraz co zmienił internet? Internet zmienił to, że znaczna część naszej aktywności przeniosła się do sieci. Co więcej, na gruncie internetu zaczęły tworzyć się zupełnie nowe praktyki i co za tym idzie, zupełnie nowe formy współdziałania, kooperacji, pracy, rozrywki czy edukacji. Zaczęły tworzyć się portale, prawda? W tym portale internetowe. Portale internetowe, zwłaszcza te społecznościowe portale, zaczęły jak grzyby po deszczu powstawać już po roku 2000. Przed rokiem 2000, choć trudno to uwierzyć, nie było ani Facebooka, ani Twittera, ani Pinteresta, ani Wikipedii, ani Second Life i tak dalej, i tak dalej. Powstanie portali społecznościowych spowodowało nie tylko reorganizację wielu naszych czynności, codziennych czynności, ale również spowodowało powstanie nowych sieci powiązań i kontaktów. I w związku z tym
Tutaj rodzi się jak gdyby drugie znaczenie pojęcia społeczeństwo sieciowe. Pierwsze znaczenie to jest takie, o którym mówiłem do tej pory. To znaczy, że ludzie zaczynają wykorzystywać sieć do swoich różnych celów. Gospodarczych, społecznych, politycznych, religijnych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych itd., itd. I to jest jak gdyby pierwsze znaczenie społeczeństwa sieciowego, że znaczna część jego aktywności przenosi się do sieci. Drugie znaczenie polega po prostu na tym, że w ramach internetu, na tych różnych portalach internetowych, a zwłaszcza na portalach społecznościowych, takich jak wspomniany Facebook czy Twitter, tworzą się zupełnie nowe relacje międzyludzkie, zupełnie nowe formy kontaktów, prawda? Czyli tworzą się, mówiąc inaczej, sieci, prawda? Sieci powiązań, sieci relacji. Każdy z nas, albo prawie każdy, ponieważ no, praktycznie już wszyscy korzystamy w mniejszym lub większym stopniu z internetu, jest uwikłany w jakąś sieć albo w jakieś sieci. A? Czyli mówimy tutaj o sieciowym życiu, nie? I o sieciowym społeczeństwie w tym drugim znaczeniu. A? Czyli wyróżniliśmy dwa pojęcia społeczeństwa sieciowego. Pierwsze to jest takie, które po prostu polega na tym, że sieć staje się naszym jak gdyby drugim domem, tym domem wirtualnym, mówiąc inaczej. W tym momencie mówimy o sieci drugiej generacji, nawet trzeciej generacji, czyli odpowiednio Web 2.0 i Web 3.0. I drugie znaczenie to jest takie, że tworzymy sobie nowe sieci kontaktów, nowe relacje. Czyli jesteśmy, mówiąc inaczej, uwikłani w różnego typu zależności i relacje sieciowe. One mają różne postać, różne formy, w zależności od tego, z kim się kontaktujemy, jak wybieramy sobie, jakie wybieramy sobie portale, co tam robimy, co tam udostępniamy, w jakie relacje wchodzimy i tak dalej. Czyli mamy te dwa pojęcia społeczeństwa sieciowego. Jak już powiedziałem, ono stanowi pewną ewolucję dotychczasowego społeczeństwa informacyjnego, gdyż w ramach tego społeczeństwa sieciowego, albo będąc uwikłani w różnego typu sieci kontaktów, w dalszym ciągu zajmujemy się tworzeniem informacji, które mają różne postacie, więc tekstualne, audialne, wizualne itd., itd. Czyli kiedy mówimy o informacjonalizmie i o jego kulturze, to mówimy też o pewnym odpowiadającym mu typie społeczeństwa i to społeczeństwo będzie jak gdyby miało dwie cechy, prawda? Będzie to społeczeństwo informacyjne oraz społeczeństwo sieciowe. I w ten sposób jak gdyby te dwa typy społeczeństwa się wzajemnie uzupełniają, są jak gdyby, stanowią pewną całość, prawda, o dwóch różnych obliczach. Dziękuję Państwu.